serdecznie na konferencji meczowej Wisła Puławy Stal Kraśnik 2-2. Kilka słów podsumowujących spotkanie trener gości. Witam Państwa. No, mieliśmy plan na to spotkanie. Do 30 minuty bodajże realizowaliśmy go dość dobrze. Jednak po błędzie jednego z naszych obrońców przeciwnicy stworzyli sobie sytuację, którą wykorzystali. Później karny, o którym no, nie chcę dyskutować. Nie wiem, czy był, czy nie był. I tak naprawdę tyle mogę powiedzieć o tej pierwszej połowie. W drugiej połowie wyszła inna drużyna. W przerwie sobie powiedzieliśmy, że musimy zawalczyć o pierwszą bramkę, bo znamy tą sytuację już z autopsji, że gdy wygrywa się 2-0, to na drugą połowę wychodzi się w takiej strefie komfortu i czeka się tak naprawdę, żeby ten mecz się już skończył. Myślę, że Wisła w drugiej połowie tak właśnie wyglądała, że ma 2-0 i dokończy ten mecz i będą się cieszyć ze zwycięstwa. Jednak my mieliśmy inny plan na to spotkanie. Szukaliśmy tej pierwszej bramki, zdobyliśmy ją, szukaliśmy drugiej do końca i zdobyliśmy też drugą. Oczywiście trzeba oddać, że Wisła miała sytuację, żeby zakończyć ten mecz, ale ich nie wykorzystała. No, wiadomo, tak się takie mecze kończą. Jeśli się nie wykorzystuje sytuacji, to przeciwnik może jedną wykorzystać i tak naprawdę no, nam się to udało. Na pewno duże brawa dla chłopaków, że dążyli do zwycięstwa, do wyrównania, że tak naprawdę wierzyli do końca i no, duże gratulacje dla nich. Dobra, dziękuję. Przestawiamy mikrofony, czy tak zostaje? Może przestawię. Możemy? Dobrze, jest zjechał pan. Ciężko coś sensownego powiedzieć i skupić myśli po tym, co się wydarzyło w tym meczu. Na pewno no mecz układał się pod nasze dyktando i ta pierwsza połowa dobra w naszym wykonaniu, podobnie jak z Hutnikiem. Zdobyliśmy dwie bramki, mogliśmy zdobyć kolejne. Na drugą połowę wyszliśmy bardzo zmobilizowani, bo dużo o tym rozmawialiśmy, bo już mieliśmy takie przykłady, tak jak trener tutaj wspomniał, że ten wynik 2-0 to nie zawsze jest taki wynik, który zamyka mecz. Staraliśmy się być uważni, staraliśmy się kontrować. Mieliśmy dwie świetne sytuacje na początku drugiej połowy, których nie wykorzystaliśmy, które by zakończyły ten mecz i no niestety niektórzy moi zawodnicy nie wiedzą, co to jest odpowiedzialność za wynik, odpowiedzialność za piłkę, za drużynę. I głupota jednego z moich piłkarzy, który dostał czerwoną kartkę, spowodowała to, że musieliśmy grać nisko, bronić się, tych kont było mniej. Ten wynik do końca mógł być różny. No, też uważam nieodpowiedzialne zachowanie i faul na naszej połowie, po którym padła bramka, spowodował to, że przeciwnik tutaj wyrwał ten jeden punkt nam z gardła. Bardzo jestem zdenerwowany i zbulwersowany wręcz tym, co się dzisiaj wydarzyło w drugiej połowie. Także no, nie będę się tutaj więcej wypowiadał. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję serdecznie. Powodzenia.